Pół tysiąca policjantów z całego kraju rywalizuje w Słupsku w największym w Polsce turnieju oddziałów prewencji. Pierwsi w szranki stanęli dowódcy. Musieli pokonać tor przeszkód i na czas złożyć pistolet P-99 Walter. Na czas musiały ubierać się też całe pododdziały. Był też bieg przez płotki w pełnym rynsztunku, a po nim strzelanie. Oczywiście liczyła się celność. Morderczy był dzień drugi. Bieg krosowy z przetaczaniem przyczepy z traktorem czy przejściem pod radiowozem. Aż strach się bać.